Najpierw policja, potem Centralne Biuro Śledcze, potem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, potem Służba Kontrwywiadu Wojskowego, a w najbliższych tygodniach zapewne Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tych pięciu służb dotykają znaczące zmiany w ciągu ostatniego półtora roku. W Rzeczpospolitej zastanawiamy się, dlaczego tak jest, że premier, który nie interesuje się służbami specjalnymi, nie lubi ich wręcz, tak naprawdę tak dużo energii w ostatnim czasie poświęca personalnym zmianom. I są dwa takie zjawiska, które wyodrębniamy. Od początku 2012 roku następują te zmiany i systematycznie usuwani są mundurowi ludzie ze służb, którzy są kojarzeni z Grzegorzem Schetyną. To jest jedno zjawisko. A drugie zjawisko to umacnianie się ministra, szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza w służbach mundurowych i w służbach specjalnych. Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Bartłomiej Sienkiewicz zaczął rozbudowywać swoje wpływy, zanim jeszcze formalnie wszedł do rządu. I on ewidentnie dąży do tego, żeby te służby były podporządkowane jemu, ale także na swój sposób Platformie. I opisujemy bardzo konkretnie, w jakich sytuacjach odchodzili szefowie służb specjalnych, nawet tacy, którzy mieli bardzo duże doświadczenie i jakich pretekstów używano, żeby ich odsunąć.